chyba olbrzymi sukces waszej drużyny. Pogoń co prawda osłabiona, ale wynik 7-3 mówi sam za siebie. No powiem tak, na pewno cieszymy się z dobrego wyniku. Nie spodziewaliśmy się, że zajdziemy w tym Pucharze Polski aż tak wysoko. Mimo wszystko i tak cały czas mówimy, że priorytetem jest liga, chcemy się za wszelką cenę utrzymać. Puchar jest fajnym dodatkiem, jeżeli da radę coś ugrać, to bardzo będziemy się z tego cieszyć i to tylko będzie dla nas na plus, że możemy zmierzyć się z coraz lepszymi drużynami. Można powiedzieć, że w pucharze w 3 meczach odnotowaliście tyle samo zwycięstw, ile w tym sezonie w lidze, a więc no, musicie się chyba cieszyć i teraz trafiacie na Chojnicę, drużyna także z czołówki Futsal Ekstraklasy. Liczycie, że uda się może na ten Final Four? No powiem tak, w lidze bywało różnie. Przede wszystkim problemy kadrowe spowodowały to, że jesteśmy w tym miejscu, a nie w innym. Musimy cały czas walczyć o maksymalną liczbę punktów. Mamy cały czas nadzieję, że zrealizujemy ten cel. Co do Chojnic, zobaczymy jak będzie. Tu już jest chyba 2 mecz, z tego co pamiętam. Cieszymy się, że przyjdzie nam się zmierzyć z drużyną Red Devils, gdzie występuje nasz bardzo dobry kolega Piotrek Papierowski. Tutaj Piotrek, pozdrawiam Cię. Widzimy się w lutym. Myślę, że podejdziemy do tego 2 meczu na pewno z takim samym zaangażowaniem jak do wcześniejszych spotkań. Zawsze staramy się zostawić jak najwięcej zdrowia na parkiecie. Pierwszy sezon startów na ogólnopolskiej arenie w futsalu i można powiedzieć już spory sukces. Ćwierćfinał halowego Pucharu Polski to nie takie małe wydarzenie. No to na pewno. Bardzo się cieszymy z tego awansu. Nie sądziliśmy, że tak nam pójdzie w pucharze. W lidze trochę gorzej nam idzie, ale no wiadomo, puchar się rządzi własnymi prawami. To jest zupełnie inne granie niż w lidze. O inne punkty, o co innego się gra. Pogoń przyjechała tak jak przyjechała, chciała grać, potrenować z bramkarzem. Myśmy to wykorzystali do, myślę, zimną krwią i dlatego awansowaliśmy. Ale to nie jest chyba przypadek to zwycięstwo. Forma FC Bydgoszcz idzie no, barzo znacząco w górę. Wasz 6 mecz bez porażki z rzędu. No na pewno. No, początek, jak wiadomo, no, tak jak pan podkreślił wcześniej, że to jest pierwszy sezon nas, musieliśmy się nauczyć, musieliśmy poznać, musieliśmy zobaczyć jak to jest. No takie cwaniactwo drużyn, które już grały, grają kilka lat i tak dalej, to na początku sezonu niestety wyszło. Myśmy tą ogładę ogarnęli i teraz no, z meczu na mecz idzie coraz lepiej. Mamy trochę szerszą kadrę w tej chwili i to dużo łatwiej jest wszystko osiągnąć, więc myślę, że no, z czasem no, myślę, że się utrzymamy. No, mam taką nadzieję i wszystko w tym kierunku robimy. 2 mecz z drużyną Red Devils Chojnice. Znów nie będziecie faworytami, ale na pewno gdzieś myślicie może o tym, żeby tam też sprawić jakąś niespodziankę. Choć pewnie będzie nieco trudniej, chociażby z racji tego, że będą 2 spotkania. To na pewno, zdecydowanie 2 spotkania u nich, u nas, albo u nas, u nich. Na pewno dużo trudniej się gra, jak jest 2 spotkania niż 1 spotkanie. Nie wiem, no wyjdziemy tak jak wyszliśmy do tej pory na te mecze, no zobaczymy co boisko zweryfikuje, zobaczymy, wiadomo, że to dyspozycja dnia, może się uda, może taką przewagę zrobimy u siebie, że ten 2 mecz będziemy mogli łatwiej kontrolować, oni też może wtedy zagrają z wysuniętym bramkarzem, trudno określić jak to będzie wyglądać i tak dalej, no na razie nie myślimy, tak w tej chwili się skupiamy na niedzielnym meczu z Białymstokiem i to jest teraz dla nas priorytet, żeby tam zdobyć punkty. Dziękuję bardzo. Można powiedzieć, że nic 2 razy się nie zdarza. Udało się w bardzo wąskim składzie wyrwać punkty Clearexowi w Pucharze Polski. No już chyba ta wąska kadra dała o sobie znać. No na pewno, tym bardziej chcieliśmy tutaj pograć naprawdę jak najmniejszym, może nakładem sił, ale żeby gdzieś tam nie pokusić, nie daj Boże, kolejne urazy, także graliśmy z tą, graliśmy przewadze. Gdzieś na początek były 3 słupki, można było otworzyć ten mecz, potem dostaliśmy 2 takie bramki, które często się przewadze zdarzają, takie, zwłaszcza z meczami z drużynami gdzieś tam z niższych klas, które nie kalkulują szybkość do przodu, udało im się te 2-3 bramki strzelić. Potem moment, że już doskoczyliśmy. No i cóż, no ja tak mówię, tutaj tą porażkę, że też mówiłem chłopakom, że się w ogóle nie przyjmowali, biorę po prostu na siebie, na karp tego, w jakim momencie jesteśmy, także nie jest to moment na taki mecz dla nas teraz, bo mamy ważniejsze cele przed sobą, co nie znaczy, ten nie był ważny, natomiast moment taki rozgrywania tego meczu nie jest dla nas taki, jaki powinien być, bo jesteśmy w trudnym momencie, jeśli chodzi o zbieranie ludzi na najbliższy, bardzo ważny szlagierowy mecz z Gattą. Ale mimo wszystko nie można chyba zganiać na
zmęczenie czy na małą ilość zawodników w przypadku tych niektórych bramek, no choćby bramka przez całe boisko, no to nie miało chyba zbyt wiele wspólnego ze zmęczeniem, a takie błędy też się wam dzisiaj zdarzały. Zdarzały się, no generalnie wiadomo, że my generalnie to mecz jechaliśmy z takim nastawieniem, żeby nie daj Boże, tutaj tak mówiłem w wstępie, komuś coś nie stało i pewnie chłopaki w głowach też trochę to mieli. No niestety, no nie mogłem tutaj postawić wabanki, bo uważam, że byśmy zagrali na 100% w początku, może na początku normalną grą ze stawką piątką, to myślę, że byśmy spokojnie poradzili sobie z tym przeciwnikiem, który grał. Wiedzieliśmy, że z tym się dzisiaj zderzymy, z takim heroiczną walką, z taką bardzo agresywną grą, gdzieś tam na pograniczu faulu, a tego dzisiaj się uniknąć, no bo nie możemy innej drogi objąć, bo w takim momencie uważam, by trochę inny moment, to byśmy spokojnie sobie poradzili w tym meczu. Można powiedzieć, że dwa mecze odpadają wam. Czy to, że nie awansowaliście, zwiększa jakoś wasze szanse w walce o medale w futsal ekstraklasie? No bo gdzieś wtedy, kiedy te zespoły z czołówki będą walczyły, wy będziecie mieli tą chwilę na, nawet chyba nie na odpoczynek, co na podleczenie urazów. No, znaczy tak, przed meczem na pewno tak do tego nie podchodziliśmy, bo też chcieliśmy przejść tą rundę. To nie jest tak, że nie chcieliśmy, bo absolutnie nie można takiej mentalności budować wśród zawodników, żeby oni nie chcieli. Natomiast no, nie udało się. Oczywiście mnożyły gdzieś tam się różne błędy wynikające może z braku koncentracji, też z tego takiego podejścia, które nie mogło być dziś na 100% w głowach, tak? Bo to apelowali wszyscy, żeśmy pojechali, spokojnie wrócili, przede wszystkim zdrowi. I to było najważniejsze, ale oczywiście chcieliśmy wygrać. Szkoda, że w takich rozmiarach trochę dziwnych, kilka dziwnych bramek wpadłem, to zawsze tak mówię z takim przeciwnikiem, już taki mecz trochę w życiu przeżyłem, więc mnie trochę to nie zaskakuje aż tak mocno, ale mówię, no szkoda, wyciągniemy wnioski, ale mówię, każdy na pewno chłopcom o tym szybko zapomnieć, bo dwa dni gramy arcyważny mecz. Powrót na parkiet, no po dosyć długiej przerwie, tęskniło się trochę za tą grą, no w meczach o stawkę? Znaczy generalnie ja mam tak dużo pracy wokół zespołu, że już całkowicie na drugą stronę barykady przeszedłem. Natomiast no, tak dzisiejszy mecz gdzieś pokazał, były takie wstawki. Nawet, wiadomo, tego się nie zapomina tej gry. Natomiast no, nie mam takiej możliwości, żeby trenować regularnie z zespołem, bo ja nie ukrywam, że teraz naszą siłą jest też to, że gdzieś do treningu analitycznie podchodzę. Ja tylko właściwie skupiam się na prowadzeniu zajęć, a nie w jednoczesnym uczestniczeniu w nim. I to przynosi efekt i jak taką drogę obrałem, to nie chcę z niej zawracać. Ale dziś jest tytuł tego, że nie mieliśmy innej możliwości. To zagrałem z różnym tam skutkiem, natomiast no, przynajmniej troszkę udało się oszczędzić zdrowie innych zawodników. I na koniec, jakie prognostyki na przyszłość, jeśli chodzi o zdrowie zawodników? No, Dominik Solecki już chwali się w portalach społecznościowych, że jest bliski powrotu. Co z Łukaszem Tubackim, co z Szamotijem, Gepertem? Tak, Olek Szamotij ma cały tydzień właściwie takiej przerwy zupełnej, bo to są stare urazy i on to musi po prostu jakieś akupunktury i takich różnych sposobów szukamy, bo to nie jest to, taki, nie jest to uraz teraz, tylko jakieś nagromadzone rzeczy już od jakiegoś czasu, to jest pierwsza rzecz, więc na pewno myślę, że z Gaptą zobaczymy. Nie chcę jakby wychodzić przed szereg, zobaczymy, jeszcze będziemy się przyglądać. Myślę, że Mateusz Gepert na 99% wróci do tego meczu, bo już gdzieś tam ten obrzęk po tym meczu z Hiszpanią Feralnym przechodzi i powinien się pojawić. Jeśli chodzi o Łukasza Tubackiego, to myślę, że ten tydzień nie, może na mecz z Gwiazdą już gdzieś tam dostanie swoją szansę. No tak, Dominik się pali oczywiście z powrotem do gry, natomiast no, on oczywiście już mięśniowo jest przygotowany, to fakt, bo bardzo szybko to u niego postępuje ten progres, natomiast ja też wiem o tym po prostu i też po konsultacji z fizjoterapeutami, że on jest mięśniowo przygotowany, ale to więzadło jeszcze nie jest do końca odbudowane, więc czasem może mu się zdarza, że już jest okej, okay. Więc na pewno ja nie zrobię niczego, żeby on wszedł tydzień wcześniej i nie daj Boże powtórzyła się kontuzja, bo to byłby na pewno dla niego tragiczny moment, taki zwrotny w przygodzie, więc musimy zrobić wszystko, żeby nawet ten tydzień dłużej on odpoczął, trzymać go na takich lejcach, ale żeby on był przynajmniej w 99%, to się nie da być pewnym, ale w 99% pewny, że mu się nic nie zdarzy nieszczęśliwego w czasie meczu. Dziękuję bardzo.